Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak w roku ubiegłym, przybyliśmy dzisiaj do Rytla. Tutaj od godziny chyba 17 zaczynać się będzie uroczystość, impreza taka związana ze sportem gołębiarskim. Mianowicie kolega Sebastian Staliński, organizator wspólnego gołębnika Czersk, tutaj robi takie jakby podsumowanie tego, co się wszystkiego działo na gołębniku, jak również będzie wręczanie nagród, prezentacja gołębi, które tam brały udział, te zwycięskie. No i po prostu będzie też okazja do spotkania się z hodowcami i też spędzenia miło wieczoru. Tutaj za chwilkę na salę wejdziemy, popatrzmy, na razie te trwają przygotowania, ale tylko przypomnę, ten Rytel to jest ta miejscowość, kiedy rok temu tutaj byliśmy, to było dosłownie bez mała chyba miesiąc po terminie, kiedy przeszedł ten straszny nawałnica, która powaliła tutaj las. Tutaj akurat pani, która prowadzi ten pensjonat, udało się, gdyż tutaj zobaczymy, bo tego tak nie widzieliśmy wtedy, bo już było ciemno chyba, kiedy przyjechaliśmy, ale tutaj te drzewa są w dalszym ciągu powalone. Zobaczmy, tutaj nawet nikt nie przeprowadził, tylko takie z grubsza prace, takie sanitarne, żeby tutaj udrożnić drogę, troszeczkę tam pozbierać tego, ale to wszystko jeszcze leży. Zobaczmy, rok czasu od tego momentu minęło. Tak, dokładnie. Jest to te... było, pamiętam, bo ja tak się dojechali. Tutaj jeszcze było. Zobaczmy, tam po drodze jak się jedzie, te połacie lasu są cały czas powalone, tam jeszcze część już została uprzątnięta, są ogromne hałdy z drewnem, tutaj drewna mamy teraz dużo, no ale niestety wiele jeszcze rzeczy nieuprzątniętych, tak jak właśnie tutaj widzimy. Tutaj w międzyczasie, kiedy rozpoczynałem kręcenie, widzieliśmy, koledzy przywieźli tutaj przygotowane tutaj te przekąski, wszystkie dania i na ciepło i na zimno tutaj są przygotowane, one były przygotowane u kolegi przez wujka kolegi Sebastiana Stalińskiego, tam w miejscowości Czarna Woda, karczma Ostoja, jak ktoś drogą krajową numer 22 jeździ, to może zawsze sobie zobaczyć. O, tutaj pani się nam chowa, widzę, pani właścicielka. Kawka też miała. Nie, kawka dla mnie nie, tylko kieliszki. Tutaj mamy, zobaczmy, przygotowane te puchary, które będą wręczane, też nagrody. Widzimy, że część nagród jest fundowana przez sklep dla hodowców.pl, tak? To są za które miejsca? Potem z Centrum Zdrowia Gołębi. A za które miejsca to jest te pierwsze trzy? To jest w tym mistrzostwie tradycyjnym, tak zwanym prestiżowym. Aha, nie? Tutaj szampanie widzimy, mamy też taką Barcelonę. No teraz przygotowujemy. FC Barcelona. W tym roku jest taki, zrobiłem takie tablas. Nie? To ja to będę z tej strony, bo tak jak kiedy kręcimy, to słabiej wygląda. Widzimy takie dyplomy. Gołąb ma swoje zdjęcie. I ten, tutaj są puchary. No, na razie trwają przygotowania. Bardzo mocny tas. Dobra. Mariusz, tylko za mocno tych gołębi nie jest zdjęć, nie? Nie. Mariusz, kolega miał tutaj gołębie, wygrały jakieś twoje? No akurat tutaj ma pierwszą drużynę. No patrz, zobacz, jak się cieszy. Szpaki, obydwa szpaki do swojego? To jak zobaczysz drużyna. Pochodzenie, to będziesz ale jego, nie, dlaczego w szoku? To jaki to jest gołębie? Niech od razu powie. Wróbel kłos. Samiec. A samiec jest... Zwyższe kolekcja. No popatrz. Z jedynki od Pitmana. I ty masz też tak, szpaka, tak, wiem, pamiętam tego. Panie kamerzysto, pan jeszcze ma ten materiał? Był szpak właśnie. Panie kamerzysto, pan ma ten materiał jeszcze, bo trzeba będzie się będziemy tutaj patrzeć, dobrze. Będzie się zainteresować. Na razie tutaj widzimy, tak wyglądają przygotowania, a my sobie... Aha, Centrum Zdrowia Gołębi, nie możemy zapomnieć, właśnie Sebastian wspomniał. Ale powiedz jeszcze raz, bo... trzy pakiety. Ale to jest dla kogo? To jest dla drużyny, czy dla... Nie, dla mistrzostwo tradycyjne tak zwane, które było prestiżowe, bezpłatne, nie? Rozumiem. Tutaj w przyszłym roku będzie również nagrody finansowe, a w tym roku to ze sponsorów. Tu są między innymi puchar ufundował... Paweł i Ryszard Maj, tutaj ja ufundowałem, także... A ty ufundowałeś, ale te gołąbki wykonuje tutaj kolega właśnie. Także takie gołąbki, jakby ktoś chciał, to sobie można do Sebastiana też zadzwonić i takie gołąbki nabyć. Ale widzimy, tak ładnie to wygląda, o kolegi Mariusza Platy, no to ja no to jest zobaczymy, na pewno no. Bardziej wartościowy niż taki zwykły dyplom i nawet puchar, nie? Bo to sobie no, fajnie zawiesi hodowca na ścianie. Nie masz? Ja mam. No to zaraz zobaczymy sobie, dobra. Ale są nie. To zaraz sobie popatrzymy. Dobrze, na międzyczasie nie przeszkadzamy, bo koledzy muszą to wszystko porozstawiać i przygotować do przyjęcia gości. Widzimy przy okazji te gołębie, które tutaj pokazywał nam Mariusz. Plata, on tutaj ma pierwszego. Jakie to masz miejsca z tymi, jak te gołębie zdobyły miejsca? Typowane. To były pucharowy typowane. Tak. Pierwszą pozycję zajęły. Wszystko okej? Okay, z finału ten był 11, a ten w lotnikach jest 7 lotnikiem. To są gniazdowe. Ale to są tu po tym, to jest po Zbyszka Oleksiaka gołębiu. Tak. Tutaj mamy Zbyszka Oleksiaka, to jest gołąb jedynka, to był właśnie szpak kupiony od trenera Pitmana. Tu jest to. Jedynka, a drugi też był. Czyli to są praktycznie 100% Pitmany dwa. Bo
bo ten, który mówił, że on jest od Patryka Wróbla i moje, to były dwa Kopmany, które też były, tylko tutaj były inne linie. Tutaj było i Kopman, Prange 330 na Ringlose, Kleine Dirk, a od strony ojca był 1002 i Apollo 2 i też Ringlose, Apollo 2 to jest Antona Denkera. Czyli widzimy, dwa gniaździaki to są, tak? I on dziwo z pierwszego lotu przyleciał w tym samym czasie. No zobacz. Tylko tysięczne. Tylko ta jedynka też pakiem właśnie była, ta co była od Rainera Pitmana. Identyko kolor. Tak, to było, pamiętam, od 1 do 30 numery, były co 30 gołębi, to było dwa lata temu. Podczas dni otwartych my te gołębie wtedy zabraliśmy i w Polsce je sprzedawaliśmy tutaj na aukcji. Czyli widzimy, ale kolega widzę też przygotowany, bo te rodowody ma od razu w tym. Od rodowodu widzimy, to jest to właśnie pierwsze miejsce. No to jest memoria świętej pamięci Mieczysława Bieskiego, który zginął w tej katastrofie, tak. Pamiętaj, w Katowicach. W Katowicach, dobra, to ja już oddaję ten telefon, proszę, żebyśmy miały tutaj dokumentację całą, to dobra. Jest. No nic. W międzyczasie Gregor Lorkowski przyjął też nagrody, będziesz... Przyleciał. Przyleciał, przepraszam. Co będziesz odbierał za nagrody, powiedz, chociaż za bilet się zwróci, czy nie? No raczej tak. Raczej tak, raczej tylko tak. Chodźmy, stańmy tutaj może, bo światło pada, tak? I jakie miejsca zająłeś w tym roku? Ty, znaczy nie ty, może tylko gołębie twoje. Moje dwa, gołębie. Same pierwsze miejsca. Dużo dobrych miejsc. Dużo to, aha, to jak ty do puchary ty weźmiesz do tego, do samolotu? No chyba 3-4 puchary. Aha, no to będziemy szukać 3, zaraz. I jakie gołębie tutaj w tym roku? Te same co w latach poprzednich się sprawdziły? No podobne. To jakie przypomnij to linie swoich gołębi na przykład? Bo to zaraz ten był przygotowany, ten miał nawet rodowody w telefonie. Ty nie wiesz. No nic, to będziemy musieli później kiedyś zobaczyć, kiedy będą wystawiane na aukcjach.